do Grażynki. Ona prowadzi takie dzieci, ma już bardzo dużo przypadków pozytywnych. Mamy chłopczyka, który ma 13 lat i nigdy nie chodził samodzielnie, ma porażenie dziecięce. I kiedy pierwszy raz 5 stycznia dostał urządzenie, zwykłą, klasyczną, czerwoną iTracker, to mama go zaczęła nadmuchiwać i po pierwszych 3 dniach, co zauważyła, że dziecko samo potrafi się ubrać w toalecie. I to już było dla niej dużym zaskoczeniem, ponieważ nigdy tego sam nie robił, bo te rączki nie były na tyle sprawne. Po 3 tygodniach Grażyna zakupiła iTera Bioduże i posadziła go na tym urządzeniu na sesję 30 minut na dwójce. Po czym sesja się skończyła, chłopiec wstał, mama go podtrzymała, zaczęli się ubierać, wyszli, chłopczyk się puścił mamy i poszedł sam. Co było takim szokiem dla wszystkich, że jak podbiegł do okna, bo już zaczął nawet biegać samodzielnie, do Grażyny, żeby jej podziękować, to jej się łzy puściły, bo nigdy, przenigdy, zawsze musiał mieć kogoś pod ręką, czy to mamę, czy tatę, czy nauczyciela, czy kogokolwiek, kto był w pobliżu, musiał go trzymać, a tu samodzielność. Więc każdy organizm jest inny, każdy jest wyjątkowy i to, co dla niego zrobi urządzenie, to jest dla nas zagadką.